Cześć, witajcie na kanale RetroGulasz, witam Was Lemon i Wafel. Tak się złożyło, że od dwóch dni bawimy się naszym ulubionym komodorkiem i robimy to w sposób klasyczny, czyli wczytujemy sobie gierki z kaset. Co ciekawe, z kaset oryginalnych, czyli nagranych w normalu. No jest to dosyć taki, powiem, masochizm. Raz, że długo się taka gra wczytuje, nie to co w systemie turbo, a i też szansa na to, że gra się nie wczyta, jest o wiele większa, dlatego że też większa długość taśmy jest wykorzystana. Ale o dziwo, co nas bardzo właśnie zdziwiło, 99% kaset oryginalnych, które żeśmy wczytywali, ponad 30-letnich, wczytało nam się bez problemu. No, powiedz, czy Ciebie to nie zaskakuje? Wszystko spoko śmiga. Może też przez to, że to jest oryginał, jakaś lepsza jakość. No ale weź sobie też pod uwagę to, że one też przez jakiś czas leżały, nie? Nie było na nich grane, więc może wypadałoby zrobić sobie jakąś kopię tego, bo będziemy cały czas teraz to grali. Trafi je szlak i będzie tyle. Dokładnie. Tak, Wafel mówi, warto sobie zrobić kopię takich oryginalnych kaset, bo nic nie jest wieczne. I to też świetna okazja, żeby pokazać Wam urządzenie, które nam się do tego celu przyda. Jest to Clone Master wersja druga. Taki interfejsik, który dostałem w prezencie od Nekroskopa. Pozdrawiamy Romka serdecznie, dzięki chłopie. I to urządzenie właśnie umożliwia nam kopiowanie oryginalnych kaset. No, nie tylko oryginalnych, no ale głównie o to nam tutaj chodzi. Przyjrzyjmy się temu urządzeniu z bliska. Także zapraszamy na krótką prezentację. Tak prezentuje się Clone Master V2. Co tutaj mamy? Złącze do podłączenia do gniazda magnetofonowego. Tutaj mamy do podłączenia magnetofonu, który będzie nam odtwarzał. No i tutaj do podłączenia dodatkowych magnetofonów, na których będziemy grę kopiować. Jak widzicie, mamy dwa takie gniazda, więc możemy jednocześnie dwie kopie robić. Co myślisz? Jest z głowy na dwie ręce. Krzyż wyznawców Commodore. Tak. Krzyż wyznawców Commodore. Myślę, że takie urządzenie, no bo nam nie będzie potrzebne robienie dwóch kopii na raz, ale w czasach, w latach 90., w czasach piractwa, myślę, że taki interfejsik dla tych handlarzy byłby dosyć zbawienny, nie? No idealne. Z jednej taśmy robisz nagle dwie w tym samym czasie, także. No, jeśli chodzi o sam projekt, to Nekroskop zrobił to urządzenie według projektu umieszczonego na stronie PCBWay. Autorem jest jakiś obywatel Turcji, co też jest ciekawe, zważywszy na kształt tego urządzenia, ale nie wchodźmy tu w kwestie religijne. Części tu, jak widzicie, nie ma za wiele. Mamy tu jeden układ scalony, kondensator, rezystor, no i diodkę. Generalnie wydaje się to bardzo proste, no ale jak to mówią, takie proste, to czemu sam na to nie wpadłeś, nie? Tak to jest, ktoś to wymyślił. Jeszcze raz dziękujemy Romkowi za przysłanie nam tego egzemplarza. No i co, spróbujmy to podłączyć i sobie coś przekopiować, tak jak to, Waflu, zasugerowałeś. Okej, okay, mamy system zmontowany, spróbujemy skopiować sobie walki w nie. System jest tak, mamy połączone do master magnetofon, z którego będziemy kopiować i do kopii, na której będziemy kopiować. Włączymy sobie teraz taśmę do skopiowania. No i co, próbujemy. Jeżeli się uda, oryginał idzie na półeczkę do archiwum, a z tego będziemy naparzać. No także trzeba teraz cierpliwie czekać.
Dobra, proces kopiowania mamy zakończony. Teraz spróbujemy z tej kopii czytać Walkirię. Także komenda start. No i czekamy. No, jako że trochę to potrwa, to nie będziemy was torturować. Przyspieszymy ten fragment przy montażu. No i cóż, modlimy się o to, żeby się wczytało. No to co, mamy sukces. Gra udała się nam skopiować. Night of the Valkyria z kopii odpalona. Próbuj. Jedziemy z koksem. Co do samego urządzenia, jak myślisz, Waflu, przydatne? No, tym bardziej jak masz szczęśliwe już oryginały jakieś, warto po prostu grać wtedy z takiej oto utworzonej kopii, nie? Tak, tak. Pyki. Gierka działa, czytała się w zasadzie bez problemów, ale jak odpalałem te z głowicy, no to troszkę... Oj, zginąłeś. To troszkę te jednak paski były rozbiegane, ale nie przeszkadza to kompletnie. Nie były na tyle rozwalone, żeby nie dało się tego wczytać. Wczytuje się. Także myślę, że do archiwizacji swoich właśnie oryginalnych kaset jest to jak najbardziej urządzenie przydatne. No i przede wszystkim działa. No. Popatrz, na kim kurde Harley'u przyjechał, nie? Już go nie ma. Pyk, pyk, pyk. Także my się na dzisiaj z wami żegnamy. Clone Mastera polecamy. Polecamy. Wafel trochę se tu jeszcze polami. My się na dzisiaj z wami żegnamy, także do następnego odcinka Gara Gier na kanale Retro Gulasz. Trzymajcie się, cześć. Buziaczki, pa.